Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj znowu środa, znowu odpowiadamy na Wasze pytania. Dzisiaj napisał do mnie Kamil. Cześć Argo, posiadam takie nietypowe pytanie. Jak wyceniać meble z litego drewna? Chcę zacząć zabawę z drewnem, lecz nikt z okolicznych stolarzy nie chce żadnych informacji podać. Już odpowiadam. Temat niby prosty, ale tak do końca wcale nie taki oczywisty. Jeśli dopiero zaczynasz, to możesz mieć pewne trudności. Jeśli robisz to od lat, to takie wyceny to raz, dwa, trzy można zrobić, można szybko to określić. Ale jeśli zaczynasz, masz ogólnie trzy metody, jak dobrze wycenić swoje zlecenie. I od razu mówię, że każda z tych metod jest niedoskonała w jakimś tam stopniu. Ale przechodząc już do meritum. Pierwszy sposób jest to sposób, gdzie liczysz wszystkie swoje koszta. Więc pierwsza rzecz, są trzy rodzaje kosztów. Pierwsza rzecz to jest koszty materiału potrzebnego na całe zlecenie. Druga sprawa to jest koszt Twojej pracy. Czyli w tym koszcie pracy jest utrzymanie firmy, czyli jakiś tam ZUS, prąd, ocieplenie, koszty dojazdu, jeśli takie masz. To są ogólnie koszta Twojej pracy i oczywiście musisz je podzielić przez ilość dni, które planujesz przeznaczyć na to konkretne zlecenie. A trzecia grupa to jest tyle, ile chcesz zarobić za to zlecenie. Więc dodajesz właśnie te trzy składniki i wychodzi Ci cena, którą możesz podać klientowi. Już od Ciebie zależy, czy jeszcze do tego będziesz doliczał podatek, czy już podatek jest ukryty w tej cenie, no to już musisz sobie sam wyliczyć, jak Ci będzie to pasowało. I tak jak mówiłem, ta metoda ma swoje wady. Wadą tej metody jest to, że musisz dokładnie na samym początku określić, ile Twoje zlecenie zajmie Ci czasu. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z drewnem, może być to troszeczkę skomplikowane. A tutaj no, każdy dzień jest istotny. Jeśli Ty założysz, że na przykład będziesz coś robił 3 dni, a w rezultacie okaże się, że robiłeś 7 dni, no to już tutaj jesteś troszeczkę stratny, więc tutaj bardzo istotne jest, żeby umieć dobrze określić, ile po prostu zajmie Ci dane zlecenie. Druga metoda, którą możesz wybrać, jest dość podobna do tej pierwszej, czyli tak samo, dokładnie liczysz wszystkie swoje koszta, czyli koszta związane z pracą, koszta materiałowe, ale nie liczysz już powiedzmy ilości dni, które musisz przeznaczyć na dane zlecenie, tylko określasz sam sobie jakąś kwotę pieniędzy, którą chcesz zarobić na tym zleceniu. Więc na przykład jeśli robisz altankę, tak, liczysz sobie koszta, ile kosztują materiały, liczysz sobie jaki jest Twój koszt pracy, i do tego na przykład doliczasz sobie, nie wiem, załóżmy 6000 zł i chcesz, żeby po prostu to był Twój zarobek. Nieważne, czy będziesz to robił tydzień, czy 3 tygodnie. Wiesz, że po tym terminie, jak już wszystko będzie zrobione, zarobisz te swoje pieniądze. To są dwie główne metody, które ja stosuję i najbardziej Tobie polecam. Możesz dzięki nim sobie kontrolować, ile zarabiasz, ile możesz zarobić. Masz na to w jakiś sposób wpływ i jesteś świadomy tej konkretnej ceny. Jest jeszcze trzecia metoda, której ja nie preferuję, ale wiem, że wiele osób z niej korzysta. Na czym to polega? Polega to na tym, że swoją cenę swojego zlecenia w jakiś sposób dopasowujesz do ceny rynkowej. Więc jeśli na przykład klient robi wycenę u 5, 6, 10 specjalistów i prosi również Ciebie, w jaki sposób możesz się odnieść do tej ceny. Przez to ta Twoja cena będzie w jakimś tam stopniu ceną rynkową, ale tutaj możesz się niestety troszeczkę pomylić z tego względu, że musisz wziąć pod uwagę, że na przykład ktoś z większym doświadczeniem to samo zlecenie może zrobić szybciej, lepiej, sprawniej, ma do tego ludzi, więc zajmie mu to, załóżmy, nie wiem, 2-3 dni, a Ty będziesz to robił miesiąc i w gruncie rzeczy ta osoba niby zarobi mniej, prawda? Ale będzie to robił kto przez krótki czas, później będzie robiła następne zlecenie, więc to się jej opłaca. Jeśli Ty przejmiesz taką samą strategię i na przykład powiesz,
Za niską cenę może się okazać, że w rezultacie będziesz robił za darmo, bo same koszta pracy przerosną twój zarobek. Więc to ci odradzam na sam początek. Najlepiej sobie usiąść wieczorem przed komputerem, odpalić Excela, pododawać wszystkie możliwe koszta i wtedy cena po prostu sama się urodzi. Do tego, co powiedziałem, jest jeszcze jedna metoda wyceny. Polega ona na tym, że i wiem, że na przykład meblarze tak robią, że liczy się po prostu koszt materiału, załóżmy, nie wiem, on tam ileś kosztuje, i ten koszt materiału mnoży się razy. I teraz różnie to się mnoży. Razy 2, razy 2,5, razy 3, razy 4, w zależności oczywiście, co robicie. I jest to też jakaś forma sformułowania wyceny, ale musisz to wyczuć, jak to się będzie kręciło w tym konkretnym, w tej konkretnym dziale stolarstwa, który ty robisz, bo możliwe, że jeśli robisz jakieś na przykład drobiazgi, to u ciebie to nie załapie taki sposób, bo na przykład jeśli koszt materiału twojego jest, nie wiem, 15 zł, a siedzisz nad tym cały dzień, bo są też takie jakieś tam dziedziny, no to oczywiście nie możesz robić tego typu wycen, bo byś nie zarobił. Oczywiście twój koszt materiału wtedy jest mały, ale musisz poświęcić dużo więcej czasu, żeby coś zrobić, dlatego no, musisz obrać troszeczkę inną metodę robienia wycen. A jeśli mógłbym coś zasugerować, co dotyczy już samej wyceny, jeśli zaczynasz przygodę z jakimkolwiek biznesem i robisz swoją pierwszą, drugą, trzecią wycenę, możesz popełnić dwa podstawowe błędy, które w późniejszym czasie mogą cię zgubić. Możesz, pierwsza sprawa, świadomie zaniżyć swoją cenę, licząc na to, że jeśli ty zaniżysz cenę, no to klient się na ciebie zdecyduje, ale to ma krótkie rączki i nóżki z tego względu, że jeśli ty cały czas będziesz robił poniżej kosztów w ogóle pracy i tak dalej, no to ci się na dłuższą cenę nie opłaca i prawdopodobnie, no niestety, zbankrutujesz. Jeśli też twoja cena będzie za niska, to będzie też źle o tobie świadczyło, bo po prostu to będzie pokazywało, że nie szanujesz swojej pracy. Oraz jeśli cena dalej będzie za niska, kontynuując, to robiąc jakieś zlecenie, będziesz miał gdzieś tam z tyłu głowy, że musisz to zrobić szybko, bo jeśli to ci się rozwlecze w czasie, no to już praktycznie nic na tym nie zarobisz, więc każde twoje zlecenie będziesz robił szybko, 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 a jak robisz szybko, to zrobisz to niedokładnie. Nie ma cudów. Nie da się czegoś zrobić ekstra, żeby było bardzo dobre jakościowo, w bardzo krótkim czasie, jeśli chodzi o drewno. Tutaj musisz jednakowo poświęcić swój czas, nie możesz pracować pod presją czasu, a taką presję sam sobie sprawiasz właśnie, jeśli robisz za niskie wyceny. Dlatego nawet od samego początku staraj się tego nie robić. Jeśli ty będziesz się cenił już na samym początku, klient to zobaczy. Jeśli jeden klient ci się nie zdecyduje, to może drugi ci się zdecyduje. Musisz znaleźć swoją niszę w rynku i tam na pewno znajdziesz swoich klientów, jeśli jesteś dobry. Możesz oczywiście przegiąć w drugą stronę i twoje wyceny mogą być za wysokie. I to też nie jest do końca dobre z tego względu, że może raz ktoś ci się nabierze, tak? Ale na tym będzie koniec. Pamiętaj, że ty chcesz zrobić biznes i to jest nieważne, czy ty jesteś stolarzem, czy dopiero zaczynasz przygodę ze stolarstwem, czy jakikolwiek inny biznes. To jest właśnie biznes. Biznes polega na tym, że wymieniamy się jakimiś dobrami i biznes tylko i wyłącznie wtedy może się udać, jeśli dwie strony będą zadowolone od samego początku do końca. Jeśli my się rozstajemy i możemy sobie podać dłoń i obie strony czują, że w jakiś sposób zarobiły na tym, ty w ten sposób, że dostaniesz po prostu gotówkę, a druga strona, że dostanie jakiś towar, no to jest bardzo dobre z tego względu, że ty masz świadomość, że idziesz do przodu, że się rozwijasz, że robisz coś dobrego, a druga strona jest zadowolona z ciebie, z twojego wykonania i prawdopodobnie gdzieś cię poleci. I taką właśnie drogą pantoflową twój biznes będzie rósł i no, tego się trzeba trzymać.
trzeba robić tak wyceny, żeby obydwie strony były zadowolone. I jeszcze raz mówię, to jest bardzo ważne, biznes się zawsze udaje wtedy, kiedy dwie strony są zadowolone. I w tym momencie możesz mi powiedzieć, że no dobra, ale ja już zrobiłem 3-4 wyceny i za każdym razem ktoś mi mówi, że cena jest za wysoka, że go nie stać i najczęściej jest tak, że jeszcze powie ci, że w Ikei on może kupić sobie taniej albo tam w Isku i innych sklepach. Nie ma żadnego problemu, nie powinien się też o to denerwować. Trzeba stać twardo na nogach, trzeba mieć swoją rację, a już ci mówię dlaczego. Wszystkie wyroby, które są z drewna, są to wyroby ekskluzywne. Co za tym idzie, nie jest powiedziane, że każdy musi mieć. Są różnego rodzaju klienci, jak na przykład ktoś chce kupić sobie stół za 700 zł, nie ma problemu. To jest normalny klient i on ma budżet, powiedzmy 700 zł i on chce go przeznaczyć na stół, bo więcej nie ma. Na przykład, nie wiem, ma mieszkanie tam na wynajem. Nieważne. I to po prostu nie jest twój klient, to nie jest twój target. Z tego względu, że on prawdopodobnie kupi jakiś wyrób z płyty meblowej, prawda? Taki, no powiedzmy, jednorazowy. Twoim targetem jest klient, który poszukuje dóbr ekskluzywnych. I dobra ekskluzywne powinny być automatycznie droższe. No i to jest po prostu zwykła ekonomia, a ty w momencie, jeśli będziesz świadomie zaniżał cenę, albo ktoś ci powie, że no, ty wyceniłeś za drogo, a ty wyceniłeś tak, jak ci mówiłem, czyli policzyłeś wszystkie koszta, swój zarobek, czyli podałeś uczciwą cenę. Jeśli ktoś chce zbić dużo bardziej tą cenę, no to nie możesz się podjąć takiego zlecenia, bo po prostu ani nie zarobisz na koszta i tylko i wyłącznie stracisz czas i pieniądze. Są możliwe, że są inne osoby, które podejmą się tego zlecenia. Ty się lepiej tego nie podejmuj, rób swoje wyceny i na pewno będziesz miał swoich klientów. Ale jeśli już chcesz koniecznie obniżać cenę, to tutaj słowem kluczem jest specjalizacja. Jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z drewnem, nawet wskazane jest, żebyś robił wszystko, co się da. Deskę do krojenia, półeczkę, szafeczkę, może coś wytniesz na włosówce, cokolwiek, ramkę, a może stół. Wszystkie różnego rodzaju zlecenia, z tego względu, że sam musisz wyczuć, co ci sprawia przyjemność, co lubisz robić, a czego nie lubisz robić. I właśnie to jest specjalizacja. Ja nie mówię ogólnie o stolarzach, prawda? Powiedzmy, że powiem o moich kolegach, którzy również nagrywają na YouTube. Zwróćcie uwagę, że większość z nich po jakimś czasie, kiedy na samym początku zaczynali, robili różne rzeczy, po jakimś czasie wychodziło, co tak naprawdę lubią, co sprawia im przyjemność, w czym są specjalistami. Tak, nie wiem, jak na przykład Przemek z Kępy Marzy. Toczenie. Ekstra, prawda? Ja ani tego nie czuję, nie wiem, czy bym to polubił, to trzeba kochać, ale zobaczcie, jakie są efekty. To, co on robi, jest przepiękne, jest to dopracowane, poświęcił się i wiadomo, musi na to poświęcić dużo czasu, ma dużo wiedzy i tą wiedzę to musiał w jakiś sposób zebrać, prawda? To są lata doświadczenia, ale po jakimś czasie jest specjalistą, został specjalistą i umie to robić. I na przykład, nie wiem, strzelam, prawda? Ja się na tym kompletnie nie znam, ale wytoczyć tralkę, tak? On pewnie by to zrobił w 3 minuty, w 5 minut. A ja musiałbym na to poświęcić pół dnia i tak bym tak to dobrze nie zrobił jak on. Więc on, robiąc takie tralki, on za dzień ich zrobi na przykład 100, ja zrobię 4. On może obniżyć koszta pracy, a moje koszty pracy są wysokie, więc nawet przy tym samym zarobku on więcej zarobi niż ja. I to jest właśnie ta specjalizacja. Ja na przykład idę w stronę stołów, w stronę schodów i tutaj chcę się rozwijać, chcę być specjalistą w tym temacie. Oczywiście co jakiś czas znajdują się jakieś inne rzeczy, no bo nie można robić cały czas tego wszystkiego, człowiek by zwariował, ale tak jak ci mówię, trzeba być specjalistą w jednej dziedzinie i tutaj się rozwijać. I obniżając koszta, możesz finalnie więcej zarobić na swoim zleceniu. Drewno jest to w sumie biznes taki sam jak każdy inny, więc obok specjalizacji ważny jest też, no niestety, mówmy szczerze, park maszynowy. I to nie chodzi o to, żebyś miał jakieś bardzo drogie narzędzia, ale jeśli ty chcesz pracować w jakiś sposób zarobkowo, no to
lepsze, sprawniejsze narzędzie umożliwi Ci to, że zrobisz zlecenie na przykład dwa razy szybciej. Jeśli Ty zrobisz dwa razy szybciej zlecenie, to możesz zrobić tych zleceń dwa razy więcej, więc przez to więcej zarobisz. Więc no tutaj też park maszynowy musi się rozwijać. No, takie są prawidła rynku. I idąc w stronę specjalizacji, sam zrozumiesz po jakimś czasie, że tak naprawdę nie możesz się podejmować wszystkich zleceń, bo nie masz na to czasu ani finansów. Już Ci tłumaczę, o co chodzi. Znajoma poprosiła mnie o to, żebym zrobił szopkę bożonarodzeniową. W sumie fajny pomysł, chciałem się tego podjąć, zacząłem to liczyć, ale od razu prosta sprawa. Żeby zrobić taką fajną, ładną szopkę, prawdopodobnie musiałbym poświęcić z 2 dni czasu na to. Jeśli chciałbym to robić zarobkowo, każdy mój dzień pracy to jest 300 zł mniej więcej samych kosztów. I tutaj w tych kosztach jest koszty leasingu, koszty ogrzewania, prąd, dojazd, ZUS itd., itd. Tych kosztów jest cała masa. Mniej więcej u mnie to tak wychodzi, że to jest 295 do 300 zł miesięcznie. Znaczy dziennie, przepraszam, nie miesięcznie, tylko dziennie. I jeśli chciałbym robić taką szopkę przez 2 dni, więc taka szopka musiałaby przynajmniej kosztować 600 zł plus koszt materiału i w tym momencie jestem na czysto z kosztami. Do tego musiałbym doliczyć jakiś swój zarobek. Do tego jeszcze pamiętajcie, że trzeba zapłacić podatek, VAT i tak dalej. Więc okazałoby się, że taka szopka kosztuje tyle, że ktoś, jeśli zrobiłbym taką szopkę, to byłby z tego niezadowolony, bo cena by była abstrakcyjna. Ja też byłbym nie za bardzo zadowolony, bo musiałbym powiedzieć taką kwotę pieniędzy, co sam bym czuł, że ona jest nieodpowiednia za taki nieduży przedmiot jak szopka. I tutaj wracam do tego, co wcześniej powiedziałem. Biznes musi się udać wtedy, kiedy dwie strony są zadowolone. A tutaj ani jedna strona będzie niezadowolona, ani druga, więc najlepiej w takiej sytuacji od razu odmówić, powiedzieć, no niestety nie podejmę się. I właśnie w ten sposób zrobiłem. I prawdopodobnie Ty po jakimś czasie, jak nabierzesz trochę doświadczenia, będziesz robił dokładnie tak samo. Będziesz jak brzytwa specjalistą w swoim temacie i będziesz robił swoje rzeczy. Nieważne, czy postanowisz, że chcesz robić jakieś rzeczy na zewnątrz, altanki, huśtawki i inne takie rzeczy, czy do środka, czy właśnie będziesz specjalistą od szopek bożonarodzeniowych, bo może tak też będzie, tacy ludzie też są i na tym też można zrobić bardzo dobry biznes, tylko trzeba się wyspecjalizować. Tak więc, reasumując, najważniejsza rzecz, żeby ta wycena była uczciwa dla dwóch stron i to jest podstawa, której się trzeba trzymać. To jest pierwsza główna zasada. Druga zasada, musisz sobie zrobić ją tak, żebyś ty sam nie był stratny. Jeśli ty na samym początku podasz za niską cenę i gdzieś już w trakcie sam stwierdzisz, że gdzieś się pomyliłeś, zrobiłeś za niską cenę i musisz czasem dopłacić do tego konkretnego zlecenia, nigdy się nie podnoś, nie mów na koniec, a że doszły jeszcze tam materiały, jeszcze jakaś inna robota i tak dalej. Tak jak ustaliłeś cenę, takiej ceny się trzeba trzymać. To jest uczciwe, żeby klient już na samym początku wiedział, na czym stoi, co dostanie i za jaką kwotę. Oczywiście, jeśli w trakcie gdzieś doszły rzeczywiście jakieś dodatkowe prace, które były nieprzewidziane, ani ty ich nie przewidziałeś, ani klient ich nie przewidział, oczywiście mogą być one doliczone, ale to jest jedyny taki wypadek. Nigdy nie rób tak, że doliczasz jakąś dodatkową kwotę na sam koniec, a może klient zapłaci, może nic nie powie i będzie dobrze. Nie będzie dobrze. I ty nie będziesz się później z tym dobrze czuł. Klient nie będzie zadowolony, nawet jeśli zrobisz super perfekcyjnie swoje zadanie. Jeśli na koniec podniesiesz cenę, to będzie bardzo nieprofesjonalne z twojej strony, więc tak nigdy nie rób. No i to chyba już wszystko, co wiedziałem. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Jeśli ten film się podobał, to bardzo, bardzo proszę o łapkę w górę. Proszę również o komentarz i widzimy się w kolejnej realizacji. Trzymajcie się. Cześć!